Klan Malczewskich to opowieść o ojcu i synu, Jacku i Rafale Malczewskich, dwóch wielkich osobowościach przejawiających podobne słabości, trudne do opanowania skłonności do druzgocących romansów i ucieczek w samotność. Klan Malczewskich wpisuje się w cykl, który został zaproponowany przez wydawnictwo Arkady, wydawcę właśnie tej książki. No i takim zamierzeniem, tą intencją było porównanie życia zarówno ojca i syna, życia, pracy, tego wszystkiego, co osiągnęli zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Książka swoją premierę miała w lutym, ale w minioną niedzielę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbyło się spotkanie promujące książkę z jej autorkami. Obie panie pracują również w dziale sztuki Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Magdalena Nosowska swoją część książki poświęciła Rafałowi Malczewskiemu, jeszcze do niedawna mniej znanemu artyście, samouku, taterniku i narciarzu. Chciałyśmy przede wszystkim odbrązowić obie postacie. Jakkolwiek Rafał może nie jest tak znany jak Jacek, tak na pewno Jacka zdjęłyśmy spod piedestału i tutaj przedstawiłyśmy sporo takich różnych anegdot z życia, sporo smaczków z tej kuchni artystycznej, także odkryć było może niezbyt dużo, ponieważ Jacek jest już postacią dosyć przebadaną, natomiast w kwestii Rafała te odkrycia cały czas są przed nami, myślę. Paulina Szymalak-Bugajska, jako znawczyni mistrza Jacka, to właśnie jemu poświęciła swoją część książki. Czy przyznam, że jeśli chodzi o życie prywatne, właśnie osobiste naszego artysty, naszego patrona Jacka Malczewskiego, jak i jego prace, które są niekończącą się, cały czas to podkreślam, skarbnicą nowości dla mnie. I wydaje mi się, że bardzo dużo jeszcze pozostało rzeczy do odkrycia. Mam nadzieję, że niektóre udało mi się odkryć przed czytelnikiem, no i zachęcam szczególnie do przeczytania książki, która dla mnie też była dużą przyjemnością, jeśli chodzi o pisanie. Podczas promocji fragmenty książki czytała Krystyna Czubówna. Cofnijmy się do 1878 roku, do wydarzeń, z którymi Jacek bierze definitywny rozbrat w spisanych przez siebie wspomnieniach, tak zwanych luźnych kartkach z roku 1882. Niech za scenerię posłużą nam dwory w Wielgiem i Gardzienicach, gdzie lata młodzieńcze spędzał Jacek z siostrami i kuzynostwem, nie tylko się ucząc, ale i bawiąc.